Niewygodna prawda o węglu. Czy Polska węglem stoi? Niektórzy politycy ciągle mówią, że Polska węglem stoi, ale jaka jest prawda? Polska potęgą węglową już nie jest. Choć niektórzy eksperci twierdzą, że ciągle posiadamy znaczne złoża węgla, to ważna jest także ich dostępność, możliwości wydobycia oraz technologia eksploatacji. Niestety Śląskowi grożą poważne deformacje terenu w związku z wydobyciem węgla kamiennego. Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach już się zapada, a autostrada A4 jest nieustannie remontowana. Takich miejsc można na Śląsku znaleźć bardzo dużo. Eksploatacja polskiego węgla jest coraz bardziej kosztowna, co powoduje, że przy tanim surowcu z eksportu staje się nieopłacalna. W dodatku, raport Najwyższej Izby Kontroli z roku 2011 wskazuje, że wydobycie węgla kamiennego w Polsce nosi cechy gospodarki rabunkowej. Na jedną tonę wydobywanego węgla aż 6 ton jest marnowanych. Czy węgiel jest ciągle potrzebny? Najwięcej węgla zużywa się w energetyce. W 2010 roku 46% zapotrzebowania energetycznego zostało zaspokojone właśnie dzięki węglowi. Wydawać by się mogło, że to dużo, dopóki nie sprawdzimy, że w roku 1990 było to aż 64%. Wiele krajów na świecie zmierza w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a zatem zmniejszonego wykorzystania węgla. W związku z tym systematycznie maleje wydobycie węgla kamiennego i brunatnego. Są one zastępowane odnawialnymi źródłami energii, a także gazem ziemnym. Inną przyczyną zmniejszonego wydobycia węgla jest znaczna poprawa efektywności energetycznej. W Polsce strategie rządowe z 2008 roku prognozowały wzrost wydobycia węgla kamiennego i utrzymanie jego eksportu. Tymczasem wydobycie spadło o 30%, eksport zamarł, a ilość importowanego węgla wzrosła i ciągle rośnie. Spowodowane jest to malejącą ceną na rynku międzynarodowym i rosnącymi kosztami wydobycia w Polsce. Zmierzch węgla. Epoka rozwoju gospodarczego oparta na wytwarzaniu energii z węgla zmierza ku końcowi. Kraje wysoko uprzemysłowione, jak Wielka Brytania i Niemcy, mimo posiadania zasobów węgla, zaniechały prawie całkowicie jego wydobycie. Kopalnie zamknięto, a te, które zostały, będą stopniowo likwidowane. W Polsce mamy jeszcze sporo czasu, choć nie za wiele, na przygotowanie naszego kraju do energooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki, a także na zorganizowanie nowych miejsc pracy dla górników. Zmiany te są konieczne, jeśli chcemy, żeby następne pokolenie Polaków mogło żyć lepiej i zdrowiej. Skutki eksploatacji i spalania węgla są bowiem zabójcze. Najgroźniejsze z nich to zanieczyszczanie wód podziemnych i powierzchniowych, zatruwanie powietrza, pogarszanie stanu zdrowia ludzi i przedwczesne zgony wywołane zanieczyszczeniami. Absencje w pracy z tych powodów i zwolnienia lekarskie szacuje się na 1,2 miliona rocznie. Na Górnym Śląsku ponad 3 miliony ludzi musi być zaopatrzonych w wodę pitną poprzez system wodociągów z odległości nawet 70 km ponieważ wody podziemne i powierzchniowe nie nadają się tam do spożycia. Ze spalaniem węgla wiąże się także emisja silnie toksycznych metali ciężkich, takich jak rtęć, kadm i ołów, a także pierwiastków promieniotwórczych, takich jak uran i tor. Niewygodna prawda o węglu Kiedy zastanawiamy się nad przyszłością węgla, warto wspomnieć o najbardziej niezwykłej przemianie struktury energetyki, która dokonuje się w tej chwili w Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii i USA. Kraje te stają się samowystarczalne energetycznie. Co dzieje się w Polsce? Nasi politycy śpią i ciągle marzą o węglu. Może boją się politycznych konsekwencji swoich decyzji, a może po prostu brak im odwagi, aby mówić o niewygodnej prawdzie. Czy jest alternatywa? Tak. To przede wszystkim oszczędzanie energii. Przykładowo, zamiast budować domy o standardzie tradycyjnym, gdzie zapotrzebowanie na ciepło wynosi 120 kWh na metr kwadratowy na rok, można budować domy pasywne, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest co najmniej 8 razy mniejsze. Drugim istotnym obszarem jest energetyka odnawialna. Koszty wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych stają się coraz niższe dzięki rozwojowi technologii i zwiększającemu się na nie zapotrzebowaniu. Jednocześnie nie wpływają one negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi, tak jak energetyka węglowa. Co więcej, w 2011 roku Unia Europejska przedstawiła tzw. Tak energetyczną mapę drogową 2050, promującą niskoemisyjną gospodarkę, a polski rząd niestety ją zawetował pod pretekstem bezpieczeństwa energetycznego. Czy bezpieczeństwem energetycznym można nazwać sytuację, kiedy znaczącą, a w przyszłości jeszcze większą, część węgla kamiennego będziemy sprowadzać z zagranicy. Czas najwyższy, aby polityka prowęglowa przeszła do historii. Oznacza to tworzenie zielonych miejsc pracy w każdej gminie, w związku z oszczędzaniem energii i rozwojem energetyki odnawialnej. Przyszłość Śląska leży w odnawialnych źródłach energii. Już dzisiaj istnieją tam dziesiątki firm działających w tej dziedzinie. Przykładowo, ostatnio podjęto decyzję o budowie zakładu produkcji łopat do turbin wiatrowych. Każdy mieszkaniec Śląska ma szansę zostać prosumentem, który nie dość, że sam wytwarza energię ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, to jeszcze jej nadwyżki mógłby sprzedawać i na tym zarabiać.